Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wybory, wybory, wybory. Kto kogo wybierze? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Czy wybory pocztą, czy wybory kopertami, czy wybory nieosobiście, to mają sens. W Ameryce jest dopuszczalne coś takiego, jest to nazywane absentee ballot, czyli nieobecny, no ale to dotyczy w sumie ludzi, którzy są nieobecni, czyli powiedzmy, jeżeli żołnierze, czy studenci, czy ludzie, którzy jadą w dłuższą podróż, no to są bardziej wyjątki niż reguła. Reguła no to jest taka, że we wszystkich miastach, miasteczkach są zrobione punkty wyborcze. Z reguły w szkołach, no bo szkoły są wszędzie praktycznie rzecz biorąc. No ludzie przychodzą, patrzą na tą swoją mapę z tego swojego miasteczka, tego rejonu, jaka ulica, to miejsce, tamto miejsce, no i podchodzą do 4-5 różnych tam stołów, wybierają swoją kartę, bo w Ameryce są, ludzie się rejestrują jako demokraci albo republikanie, albo niezależni. No to jak się jest demokratą, to dają automatycznie kartę dla demokratów, jak republikan, to kartę dla republikanów, a jak niezależni, to się pytają, którą stronę wybierasz w tym roku, no i dają, w tym roku wybieram tą stronę. Także to jest ten przyporządkowanie partyjne, no ale niekoniecznie, no nie ma tak dużo niezależnych. Coraz więcej się ludzi deklaruje jako niezależni, no ale to z reguły w Stanach, gdzie jest bardzo duża polaryzacja i ludzie no często nie rozmawiają politycznie, ale to powiedzenie, że jest się niezależnym, no to się nie deklaruje z tej strony czy z tej strony. No z reguły republikanie się deklarują jako niezależni, no bo demokraci to jednak chcą zagryźć. No i to w ten sposób się odbywa. W roku 2000, czyli kiedy Gore startował i Bush, no to był duży bałagan. To było po tym czasie, po Clintonie, no i całe te wybory, cała ta elekcja, no to miała spory kryzys. No a teraz w 2020 to wygląda na to, że to może być kompletna jakaś klęska, jeżeli by to przeszło. No, Wszyscy się tam koncentrują na tym, kto kogo oszuka, kto będzie oszukiwał, jak to będzie, no bo później jednym z tych propozycji pocztowych, no to później jest też propozycja internetowa. Także propozycja internetowa, no to wiadomo, co przedstawia, no propozycja kopertowa też wiadomo mniej więcej, co przedstawia. Trzeba wyjść jeden dzień na te ważne wybory, no to po prostu trzeba przeznaczyć ten czas. Miejsca wyborcze są otwarte dosyć długo, także to obywatelski obowiązek. No i jeżeli 90% ludzi nie ma problemu, no to nie powinno się robić wyjątków dla tych 10%. No i ten absentee ballot, czyli dla tych nieobecnych, no to chyba nawet jest mniej niż 5%. To są kilka jakichś procentów. Także przekładać te 3% na 100%, no to jest totalny kretynizm polityczny. To powinno być z obydwu stron, no bo którakolwiek strona by nie wygrała, no to prędzej czy później ta druga strona wykorzysta to wszystko. Ludzie koncentrują się na przekłamaniach, na oszukiwaniach. No były przypadki, kiedy ludzie, którzy nie mają obywatelstwa, kiedy nie powinni głosować, głosowali. No państwo nie ściga za bardzo. Wskazali parę osób, no ale to zawsze są wyjątkowe jakieś sytuacje. Matki, żony, dzieci i tak dalej. Także to wszystko się komplikuje. No ale największym problemem to są problemy legalne, no bo cały ten system amerykański wyborczy został już tak stworzony, że powinien być kopiowany tak jak to zostało zaprojektowane względem prawo federalne, no to mówi, że wybory muszą być w tym roku 3 listopada, tak, także
kolegium elektorów musi się zebrać i wybrać nowego prezydenta 14 grudnia. Także to nie jest dużo, to jest w sumie 5-6 tygodni. No i to zawsze jest tak 5-6 tygodni. I te daty nie mogą być zmienione tak sobie. To musi być zrobione przez poprawkę do konstytucji, no bo to wszystko reguluje na dzień dzisiejszy, to 20. poprawka do konstytucji właśnie ustawia to, że inauguracja, czyli zaprzysiężenie prezydenta jest 20 stycznia. Artykuł 2 w Konstytucji daje to prawo politykom, żeby wybrali czas do wybierania elektorów. I, no i to ma być zrobione tego samego dnia w całej Ameryce. Także jednego dnia te wybory muszą być wybrane. No i prezydent i wiceprezydent musi być wybrany we wtorek. No i tutaj są te właśnie dziwne rzeczy, bo to oni zawsze tak, poniedziałki są bardzo często święta, no ale tutaj to jest tak, że ma być we wtorek po pierwszym poniedziałku listopada, czyli jak poniedziałek jest 1 listopada, no to wybory, to wtedy jest to inauguracja drugiego. No i to tak skomplikowanie to brzmi, no ale to jest dziwne. No, wtorek po pierwszym poniedziałku, no tak to się składa. No i ten kolegium elektorów się zbiera, no i oni dla odmiany muszą głosować w pierwszy poniedziałek po drugiej środzie. Także to znowu, kiedykolwiek jest pierwsza środa, druga środa, później trzecia środa i po tej trzeciej środzie dopiero następny poniedziałek. No to już ściągali się z tym nawet do sądów najwyższych i tak dalej. No jak to się przeczyta, to nie powinno być to skomplikowane, no ale Sąd Najwyższy zabierał w tym głos. No i również było najbardziej podsumowane, to było to, że jednego dnia. No i tu teraz zaczyna się to Stany Zjednoczone Ameryki, tak? No bo są różne stany i te wszystkie stany sobie tam mają te swoje sejmy stanowe, parlamenty stanowe, no i oni mogą ustalać, co tam chcą, ale to jednak no i te stany pozwalają, że koperty mogą być wysłane do 3 listopada, no i troszeczkę przed 3 listopada, no ale no i to znaczy wtedy, że co to znaczy? No to znaczy, że wszystko, co jeżeli trafi do poczty i nie zostanie postemplowane, także wszystkie te koperty niepostemplowane, no to muszą być odrzucone automatycznie, no bo nie ma daty, kiedy to było otrzymane, tak? No i tu wtedy ludzie zaczynają mówić, że jest oszukaństwo, no bo jest dużo tych kopert, a one są wyrzucone. No one są wyrzucone, no bo cała ta maszyna, powiedzmy, ludzie za późno przynieśli, maszyna nie była lepsza niż człowiek. Jak człowiek przyjdzie osobiście i zagłosuje, no to jego głos się liczy. A wszystkie te niepostemplowane, przystemplowane koperty zaczynają być nieważne. No i to jest podstawowe prawo wyborcze, tak? Z tym każdy powinien się zgadzać, że to nie jest konstytucyjne, no bo te koperty nie były wrzucone na czas. No i do tego dochodzi też, że ten, co został wybrany w każdym stanie, no to musi być do 14 grudnia zdecydowane, kto został wybrany. I te wymagania dają te 6 tygodni przerwy czy czasu, że kolegium elektorów wybiera. No, liczba elektorów to jest 435, no bo tylu jest reprezentantów i 100 dla senatorów, także 453 ludzi w Ameryce jedzie
w imieniu tych swoich stanów. Trzeba pamiętać, że te 535 osób, które tam jedzie, reprezentuje wszystkich tych głosujących z tych 50 stanów, no ale niekoniecznie każdy z tych elektorów reprezentuje tą samą liczbę ludzi, bo jest dwóch senatorów na każdy stan, niezależnie od ilości, no i reprezentant jest mniej więcej w różnych stanach, no to od 600 tysięcy do 900 tysięcy ludzi jest jeden reprezentant, także, że to w ten sposób działa. No i niektóre stany, to ciężko będzie im sprostać, żeby do 14 grudnia się z tym wszystkim wyrobić. No do tego dochodzą jeszcze następne przepisy prawne, czy regulacje federalne, kiedy ostateczny termin na to, że elektorzy mają wiedzieć, kto gdzie głosuje, no to jest 6 dni przed 14 grudnia, kiedy oni mają pojechać i decydować. No i te 6 dni, jeżeli i to jest taki nazywają to safe harbor, czyli taki bezpieczny port, że jeżeli coś się zaczyna tam dziać, no to ten Sejm stanowy, lokalny musi stwierdzić, kto jedzie, czyli czy ta partia jedzie, kto wygrał, no bo w niektórych stanach no to jest tak, że proporcjonalnie wyjeżdżają, a w niektórych stanach no to kto ma więcej niż 50%, no to bierze całą pulę i po prostu jedzie. No i kongres musi to zaakceptować. Sąd Najwyższy w 2000 roku właśnie to był ten problem, no bo tam były te problemy z liczeniem. No i ludzie mówili, że naruszone są różne prawa wyborcze i tak dalej, i tak dalej. No ale Sąd Najwyższy powiedział, że muszą zdecydować do tego 12 grudnia. No w 2000 roku, no to ten ostateczny termin to był 12 grudnia. No i po tym czasie już tam nie ma co liczyć, no bo to liczenie to już jest niekonstytucyjne. No i tak to się rozstrzygnęło. Dużo ludzi krzyczy, że to trzeba liczyć do każdego ostatniego głosu, no ale prawda jest taka, czy praktyka jest taka, że tego nie można zrobić. No, można zakładać, że nie ma takiego stanu, który chciałby, żeby głosy swoich wyborców poszły na marne. No, przypuszczalnie są sytuacje, kiedy pewni urzędnicy, politycy chcieliby usunąć swojego przeciwnika. No ale zakładając, że jest jakaś tam uczciwość, no to te małe okienka, no to wysyłanie kopertami, no to jednak jest, komplikuje to wszystko. No już się ludzie czatują na skarżenie, cokolwiek się da. I to by było zagrożeniem, to by było wielkim zagrożeniem dla głosów elektorów, no i dla federalnych całych tych, całej tej sytuacji wyborczej. Ogólnie rzecz biorąc, no to już od ponad 100 lat, no to już jest nawet kongres z 1880 roku, to powiedział, że wybory federalne, jeżeli są jakieś komplikacje na poziomie stanowym, no to w zasadzie Washington decyduje, co jest prawidłowe, co jest nieprawidłowe, jeżeli stan jakiś tam zamieszał. Tak, także to wyjaśnia, już 140 lat temu wiedzieli, jak to wyjaśnić. Jeżeli wybieracie na najwyższą górę, to najwyższa góra po prostu decyduje, co wy możecie zrobić, czy nie możecie zrobić. No. Ci, co proponują te kopertowe głosowanie, no to mówią, że największy problem jest teraz z tym poniekąd COVID-19, no ale to jest, jeżeli to by była nawet prawda, no to nie da rady tego zmienić w ten sposób tak szybko i efektywnie. To musi zostać. Ludzie muszą po prostu głosować. No część, którzy nie pójdą, no to nie pójdą. No ale to za 4 lata będzie już można powiedzieć normalnie.
W najgorszym wypadku, no to wszystkie te głosy będą odrzucone, a w najlepszym wypadku, no to po prostu senat lokalny, stanowy będzie decydował, kogo tam wysyłać, żeby jednak żeby tam nie pojechały te dwie delegacje z tego samego stanu, no i wtedy rząd federalny miałby decydować, kto jest zwycięzcą. Także ci zwycięzcy, ci wszyscy wybrani w takich warunkach, no to byliby oskarżani ciągle o to, że po prostu nie wygrali i nie zostali wybrani. Także to jest jedna wielka brak stabilizacji politycznej i jeden wielki bałagan. Jedna z największych takich pozytywnych stron demokracji amerykańskiej to jest to, że były rząd, były prezydent, no i cały rząd w zasadzie przekazuje władzę dosyć gładko, tak? No to jest ta podstawa demokracji. Jeżeli ludzie wybrali, jeżeli głosy zostały rzucone, to cała ta transformacja musi być gładka, no bo jeżeli zaczynają się problemy, no i tu jest też problem ze strony lewactwa. No, lewacy mówią, że Trump nie wyjdzie. Jeżeli by przegrał, to by nie wyszedł z Białego Domu. No, jest to kretyństwo, no i wredne i podłe, tak? To jest wredne i podłe zakładać jakieś takie hipotetyczne sytuacje. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Serdecznie polecam. To jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.